Jak tu zacząć? Budować nie umie, pieniędzy nie ma, ludzi nie ma, pozwoleń nie ma, tylko od ojca prowincja jest błogosławieństwo, zgoda. Co tu robić? I pokusa, zostaw to wszystko. Do założenia tego radia z niczego, bez ludzi, pieniędzy, pozwoleń, miejsca, przynaglał mnie niezwykle silny wewnętrzny głos, by się śpieszyć, by ratować wierzącą Polskę. Widząc sytuację wiary na Zachodzie, widziałem potrzebę umacniania wiary w Polsce. Trzydzieści lat temu, 8 grudnia 1991 roku, za pośrednictwem radia, po raz pierwszy w domach wielu polskich rodzin, rozbrzmiał katolicki głos. Głos Radia Maryja. Wszystko zaczęło się od marzenia, jakim było stworzenie Centrum Ewangelizacji. 10 lutego 1991 roku, podczas wizyty w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach, ideę stworzenia katolickiego głosu przybliżył przyszłemu dyrektorowi Radia Maryja jego włoski znajomy, Iwano Angelo Piotrobelli, który nawrócił się w Medjugorje. Będąc w Polsce i widząc kościoły wypełnione wiernymi, mówił do redemptorysty: wy wszędzie tu macie Medjugorje. Angelo zawiózł ojca Tadeusza Rydzyka do włoskiego Radia Maryja. Tak poznał księdza Marię Galbiatiego. Ksiądz Mario i jego współpracownicy zachęcali redemptorystę do stworzenia katolickiego radia w Polsce. Una voce cristiana nella tua casa, chrześcijański głos w twoich domach. Ja mówię, Maryja jak najbardziej. Jak on mi tam powiedział w Łagiewnikach, że Radio Maria, oni takie robią, jak najbardziej. To jest nasza droga. Brakowało wszystkiego. Sprzętu, ludzi. Nie brakowało jednak wiary. Już było miejsce. Ojciec prowincja wskazał nam taką mała działka. Była domek taki jednorodzinny, zrobiony ze szlaki. Ogrodzenia nie ma, wszystko ruina, błoto, dziury tu wszędzie. Ludzie. Budować nie umie, pieniędzy nie ma, ale cieszę się, że jest miejsce. Ojciec Tadeusz Rydzyk wyznaczył datę, kiedy Radio Maryja rozpocznie nadawanie. Była to data święta niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Jednak do tego momentu pracy pozostało jeszcze bardzo dużo. Może przypadek, ale właśnie Maryja nam odpowiada, ta droga. To jest droga Jana Pawła II, droga Maksymiliana Kolbe i przede wszystkim na mnie wpłynął bardzo prymas tysiąclecia. Wszystko postawiłem na Maryję. I jest droga jedna, przez Maryję do Jezusa. A może jeszcze więcej, jeżeli mógłbym powiedzieć, po doświadczeniach na Zachodzie widziałem, jak odrzucają Maryję i to mnie jeszcze bardziej zmobilizowało, właśnie ta droga. 8 grudnia 1991 roku ksiądz biskup Marian Przykucki odprawia uroczystą mszę świętą w kościele świętego Józefa. Dokonano ukoronowania figury Matki Bożej Fatimskiej. Tego dnia ksiądz biskup Marian Przykucki, ówczesny biskup chełmiński, poświęcił również pierwsze studio Radia Maryja i wygłosił słowo do słuchaczy. I gdy my żyjemy w XX wieku, ten mandat Chrystusowy nas obowiązuje odnośnie wszystkich możliwości,
jakie możemy wykorzystać, aby głosić Słowo Boże. I stąd wykorzystujemy ten środek masowego przekazu, jakim jest radio. To, że dostaliśmy wtedy tę koncesję, to zwycięstwo Matki Najświętszej. Ona posłużyła się tymi zwykłymi ludźmi. Zresztą jej działanie cały czas widzę w radiu. Nawet nie wiedziałem, że będą takie trudności. Nie przypuszczałem. To były te przemiany w Polsce. Wydawało mi się, że to już wszystko wolno, że to już jest wolność. Przecież to komunizm się skończył, Solidarność. To po 89 roku porozumienie między Kościołem a państwem, że radio mogą mieć diecezję. 28 marca 1990 roku ojciec Tadeusz Rydzyk składa pierwsze dokumenty w Ministerstwie Łączności z prośbą o zezwolenie na nadawanie programu radiowego pod nazwą Radio Maryja. Oni nam dali na początek z wielkimi bólami dwie stacje, Toruń, Bydgoszcz, Postowatów. I mówili, że to już wszystko. I połączenie nam nawet nie dali tego. Dwie stacje nadawcze ojca Tadeusza Rydzyka nie satysfakcjonują. Dążenia do uzyskania ogólnokrajowej koncesji z możliwością nadawania do wszystkich rodaków nie ustawały. Ksiądz biskup Jan Nowak w Bydgoszczy. Umówiliśmy się, mówię, odpowie za parę dni. I odpowiedział. Tak. A trzeci zgodził się ksiądz arcybiskup z Olsztyna. Nie trwała rozmowa 5 minut. Jednym z najbardziej spektakularnych wydarzeń w historii Radia Maryja była konferencja prasowa, podczas której po długich sporach Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji miała ogłosić decyzję dotyczącą przyznania koncesji dla Radia Maryja. To, że dali nam to radio, to mówię, ja nazywam to wypadek przy pracy, nie przewidzieli. Myśleli, że te dwie stacyjki wystarczą, a ludzie się obudzili i ludzie zaczęli pomagać i od dołu. Ojciec Tadeusz Rydzyk na konferencję zabrał obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Żeby zrozumieć, co to jest Radio Maryja, to powiedziałbym, może to zabrzmi patetycznie, ale chciałbym zacytować Ojca Świętego. Żeby poznać, jak bije serce Polski, trzeba do niej przychodzić. On nam pokazywał drogę, co mamy robić, jak iść. Dawał nam program. Tak to odbieram. Pierwszy raz, jak widzimy Ojca Świętego, to było 1994 rok z pielgrzymką, bo przedtem byliśmy ojcowie z radia, byliśmy na mszy świętej, w prywatnej bibliotece. Ta wielka już grupa, ileś tysięcy słuchaczy i mówią mi we wtorek, w środę mamy być na audiencji generalnej i osobno dla nas ma być. Ojciec Święty ma do nas odezwać się osobno i przemówił do nas. Nie jedno zdanie, tylko całe przemówienie. Podchodził do nas i mówił mi we wtorek, mi mówią, nie będzie spotkania, Ojciec Święty nie przyjmie nas. Wie co? I podobno cały czas telefony, Warszawa, Rzym, Warszawa, tam mi ktoś mówił. I proszę wyobrazić, wtedy miał nas Ojciec Święty nie przyjąć, mówili. Podchodzi, idzie, Ojciec Święty podchodzi tak do mnie, mówi. To jest ten ojciec Rydzyk, którego się wielu w Polsce boi, ale śmiało, tak dalej, śmiało, tak. Ja otwieram oczy, mówię, naprawdę Ojciec Święty tak? Tak jest, tak dalej. My to proszę o błogosławieństwo do tak dalej. I klęknąłem. Myślę, że macie wiele do zrobienia w Polsce. Wiele do zrobienia. Przez modlitwę codzienną, przez gruntowanie, pogłębianie wiary, przez wpływ na rodziny, przez wpływ na młodzież. Ja Panu Bogu dziękuję codziennie za to, że jest w Polsce takie radio. To się nazywa Radio Maryja.
Za papieża też się módlcie, żeby się dobrze sprawował. I co się stanie z Polską, z ojczyzną naszą? Co się stanie? Czy będzie żyć? Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. Jest to próba polskich sumień. Jesteśmy na zawirowaniu. Mam prawo mówić, bo jestem człowiekiem, bo jestem z tego narodu, bo jestem chrześcijaninem, jestem kapłanem. I mam prawo mówić, mamy każde prawo mówić prawdę. To nie jest przywilej, to jest obowiązek głosić wszędzie prawdę. Chcemy wreszcie uwolnić cały naród od niewoli, od przemocy obcych. A gdyby komuś słowo naród wyjątkowo sprawiało dużą trudność, to podpowiadamy mu: wolny naród to jest równocześnie szansa uładzonego państwa. Uwolnić naród to znaczy uwolnić państwo od anarchii. Pierwszą ustawę zrobili stalinowcy, wtedy, gdy Polska była wykrwawiona. Najlepsza część narodu była wybita przez Hitlera, później komunistów. A teraz komu oni służą? Następny przewrót, komu służą? Już pewno nie Stalinowi, bo on nie żyje, ale jego spadkobiercom i podobno wychodzą do Europy. Radio dostrzega również problemy społeczne i ekonomiczne, takie jak grabież polskiego majątku w czasach przemian ustrojowych, czy likwidacja Stoczni Gdańskiej i toruńskiej firmy Tormięs. Doskonale prosperującemu toruńskiemu zakładowi mięsnemu, zatrudniającemu ponad 1000 osób, którego produkty z powodzeniem eksportowano do Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, mało kto mógł wróżyć najgorszy los. Jeśli chodzi o ten zakład, to chciałbym podkreślić, że został po prostu doprowadzony do ruiny. Pracownicy tego zakładu doskonale walczyli o ten zakład. A jak się skończyło, to sami państwo widzicie. Widział, co się dzieje, no i w obronie z ludźmi właśnie stawał, w obronie zakładu pracy. Ojciec Tadeusz, i miejsc, tak? No oczywiście, że tak.
od początku istnienia Radia Maryja, we wszystkich radościach i smutkach idziemy zawsze do Matki Najświętszej. Jej to ofiarujemy. Z nią chcemy działać, a ona niech w nas i przez nas zwycięża. W nocy z 5 na 6 lipca 1993 roku do ojca Tadeusza Rydzyka dociera informacja, że istnienie radia jest zagrożone. Byłem bezradny. Co robić? Myśl jedna. Iść do matki. Ona nas uratuje. Uratowała wtedy, uratuje dziś. W niedzielę 11 lipca 1993 roku u jej stóp na Jasnej Górze było prawie 5 tysięcy słuchaczy Radia Maryja. To była pierwsza pielgrzymka. Macie rację, jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Razem z Radio Maryja. Jesteście podobni do tych, którzy walczyli za Boga i Polskę na przestrzeni dziejów naszej ojczyzny. Pierwszy egzemplarz naszego dziennika ukazał się w roku 1998. Jego mottem są słowa świętego Jana Pawła II. Veritatis splendor. Blask prawdy. Przedtem jeszcze był taki od czasu do czasu, żeśmy wydawali. Na samym początku Przyjaciele Radia Maryja, później Rodzina Radia Maryja. Później teraz w naszej rodzinie ten miesięcznik. Ona jest coraz piękniejsza. Każdy ewangeliczny siewca niech posyła dzieci do dobrych szkół i uczelni, do mistrzów, do ludzi światłych, ale i świadków prawdy, formatorów, a nie informatorów, których totalitarny system zostawił wszędzie mnóstwo. Uczelnia, młodzi ludzie, kształtować, wychowywać, chociażby jeden wyszedł ze stu. Jakiś taki mocny. Polsce tego potrzeba. Kto myśli na rok do przodu, sieje zboże. Na 10 lat sadzi las. Daleko w przyszłość kształci i wychowuje dzieci i młodzież. Rok 2001. Działalność rozpoczyna Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Niektórzy studenci są genialni. Tylko żeby jeszcze mieli silną wolę. Nad tym trzeba by popracować. Ale mają takie pomysły. Oni nas uczą. To jest to, co Ojciec Święty powiedział w Toruniu. Powiedział takie słowo do Radia Maryja. Niech Maryja, gwiazda nowej ewangelizacji, poprowadzi wasze radio na spotkanie nowych ludzi i nowych czasów. Idą ciągle nowe czasy. I potrzeba tych nowych ludzi, odczytujących tą rzeczywistość, umiejących ponieść to, co najpiękniejsze w tych rzeczywistościach i znaleźć formy na to, jak to są ci ludzie. Ludzie od dawna pragnęli powstania takiej telewizji. Upominali się o nią. Dlatego odpowiadamy na ich wezwanie. Zaczęliśmy programy telewizyjne oparte na chrześcijańskim światopoglądzie, bo w Polsce ich brakowało. Rynek był i jest zdominowany przez media laickie. Pyta mnie Ojciec Święty, kiedy będzie telewizja? Jak Ojciec Święty pobłogosławi, to na drugi rok. W 2003 roku Fundacja Lux Veritatis uzyskała koncesję na nadawanie programu telewizyjnego pod nazwą Telewizja Trwam. Pierwsze trudne momenty związane z Telewizją Trwam zaczęły się w roku 2011,
kiedy to Fundacja Lux Veritatis złożyła do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wniosek o rozszerzenie koncesji telewizji Trwam o przyznanie miejsca na multipleksie. Wniosek ten został odrzucony. Ta decyzja oburzyła społeczeństwo. Do Krajowej Rady wpłynęło ponad 2,5 miliona protestów przeciwko jawnej dyskryminacji katolików. Ulicami około 180 polskich miast przeszły wielotysięczne marsze poparcia dla telewizji Trwam. Silna i długotrwała presja społeczna wywarła skutek. 9 sierpnia 2013 roku Krajowa Rada ogłosiła decyzję o przyznaniu miejsca na multipleksie dla telewizji Trwam. Pan Bóg jest reżyserem naszego życia i naszych zadań. Jako dany nam z góry znak i zadanie, odczytujemy przybycie tego szczególnego obrazu od Jana Pawła II do Radia Maryja. Niewątpliwie jednym z najcenniejszych dzieł jest Sanktuarium pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II. Przyczynkiem do podjęcia zadania wzniesienia świątyni była ikona Matki Bożej Częstochowskiej z prywatnej kaplicy Jana Pawła II w Watykanie, ofiarowana ojcu Tadeuszowi Rydzykowi przez księdza Mirosława Drostka. Przed tą ikoną codziennie modlił się święty Jan Paweł II. Rok 2005, już po odejściu do Pana Ojca świętego Jana Pawła II, dzwoni do mnie ksiądz Drozdek, tak w pierwszych dniach lipca, i mówi: proszę ojca, pielgrzymka rodziny Radia Maryja na Jasną Górę, proszę ojca, ale ja mam ten obraz, który Ojciec Święty miał w swojej kaplicy. I ja mówię: jeżeli tak, to ten obraz. On zamilkł i po chwili mówi: ale na to trzeba wybudować kościół. A ja mówię: ileż to roboty. Wokół nas są i były osoby bardzo szlachetne. To są nasi bohaterowie. Zawsze powtarzam, nie wszyscy Polacy są antysemitami. Wzory trzeba brać z tych najlepszych. I dlatego chcieliśmy pokazać tych, którzy z narażeniem swego życia ratowali drugiego człowieka. W Parku Pamięci Narodowej w Toruniu oddano hołd wszystkim Polakom, którzy w chwili najwyższej próby człowieczeństwa zachowali się jak trzeba. Najnowszym dziełem wyrosłym przy Radiu Maryja jest powstające muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II. Światło, dźwięk, obraz, laser i pokazać piękne postacie, piękną Polskę w ludziach, pięknych ludzi i najbardziej Jana Pawła II. Tak, żeby wychodzili ci młodzi ludzie, wychodząc, pytali się: a jakim będę? My swoje, my musimy siać. I choć nie przyjdzie, przyjdzie ludź zielona. My róbmy swoje, my musimy siać. Alleluja i do przodu!